A miałem nosa, jeżeli chodzi o to miejsce. Odpalam telefon, żeby wam z bliska pokazać. Jest pierwsza moneta i to chyba srebro. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witam was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam was na poszukiwaniach z wykrywaczem metali. Dzisiejsze poszukiwania będę prowadził w miejscu, czy bardziej w okolicach starej leśniczówki. Leśniczówka ta została spalona w 1945 roku, w momencie kiedy przychodził tutaj front. Były tutaj działania wojenne, jak również ta leśniczówka usytuowana jest w okolicach głównej drogi. W związku z tym spodziewam się tutaj dużo bardzo ciekawych rzeczy z funkcjonowaniem człowieka, ale także związanych z II wojną światową. Tradycyjnie przed rozpoczęciem poszukiwań ustawiam odpowiednio wykrywacz w taki sposób, aby w miejscu moich poszukiwań on był bardzo skuteczny. Miałem nosa, jeżeli chodzi o to miejsce. Odpalam telefon, żeby wam z bliska pokazać. Jest pierwsza moneta i to chyba srebro. Ale poczekajcie chwileczkę, już robię wam zbliżenie. Tak oto wygląda z bliska jedna strona. Przerzucam na drugą stronę. Tak jest, zobaczcie, 1803 rok, jeżeli chodzi o tą monetkę. Przeczyszczam, żebyście mogli zobaczyć to dokładnie. 1803 rok, moneta. Zobaczcie, ładnie się tutaj odsłoniła facjata Fryderyka Króla Plus. Jeszcze druga strona, jeszcze raz wam pokażę. I to się nazywa otwarcie poszukiwań. No jest to niesamowite. Cieszę się bardzo. Moneta przesycha i coraz więcej widać na niej detali. To trzeba mieć farta albo nosa do dobrego miejsca. Spójrzcie jeszcze, jak płytko była ta monetka. Praktycznie na pół sztycha, podkopane. No i jest monetka. Także nastawy mojego wykrywacza na dzisiaj są idealne. A tutaj prezentuję wam kolejne dwie znajdki. Tym razem leżały praktycznie blisko siebie. Łuska prawdopodobnie od karabinu Mauser, no i kulka ołowiana od jakiegoś muszkietu. Pomimo, że te dwa wykopki, w tym przypadku łuska i kulka ołowiana, leżały koło siebie, wyobraźcie sobie, że produkcja ich odbywała się w różnicy czasowej od siebie 70, 100, nawet 100 kilka lat. Kulki ołowiane były produkowane powiedzmy około 1900 roku i troszkę później, natomiast tą łuskę, którą znalazłem, jest ona prawdopodobnie od karabinu Mauser, który był używany podczas II wojny światowej i była wyprodukowana tak około 1939 do około 1944. I w miejscu, gdzie tutaj jesteśmy, ta potyczka, o której wam wspominałem, odbywała się tutaj w styczniu 1945 roku, także tutaj można plus minus datować tą różnicę, między innymi też z przebiegu działań wojennych. A tym razem piękny, duży guzik. Szkoda, że czysty, nieopisany, niesygnowany, ale i tak zawsze oko cieszy. Ciężko się dokopać do tego sygnału. Wydawało mi się, że gdzieś to jest już na wierzchu, ale gdzieś przemieszcza mi się ten sygnał. Nie, no jeszcze gdzieś to jest w środku, zaraz go tutaj podejmiemy. Albo się zsuwa mi po rancie, albo gdzieś jest z boku po prostu i ciężko mi jest namierzyć to. Jest.
zaraz zobaczymy, co to. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzieś tutaj bardziej. Kurde. O, mam to tutaj. Mam. Zobaczcie, co tak wygląda. O, oś czasu od zegarka. No halo? No halo? No co tam? No czekam z obiadem. Czekasz, zaraz wracam, wiesz? No bo zaraz ziemniaczki wystawiam. No, a jak się czujesz? Tak średnio. Jo. Mam jajki, to widzę. A gdzie ta Hania? Nie widzę tej Hani. Gdzie ona jest? Pokaż Hanie. Leżakuje u nas. A Ewelinka chora na antybiotyku, nie wspominałem wam wcześniej, jest okazja. Także możesz pomachać naszym widzom. Zresztą za chwilę cię zapewne zobaczą, bo w domu też będę troszkę nagrywał materiału. Nie ma co oglądać. Nie ma. Hania, pomachaj. Pomachaj. Niedobroto ty. A, dzięki ci. No to dobra, to co? Ja się zbieram pomału i zaraz będę. No, czekamy. Niestety czas kończyć z dwóch powodów, no bo Ewelinka wzywa do domu na obiad, to jest raz, a dwa, już robi się ciemno. Natomiast udało mi się znaleźć jeszcze kilka ciekawych rzeczy, które wam pokażę, jak pojadę do domu. Zaczęły wychodzić łuski, widać, że akurat trafiłem na miejsce, gdzie jakiś żołnierz ostrzeliwał się, ale też i mam ciekawy kompas, zniszczony co prawda, ale ocenicie jakby sami to, natomiast miejsce jakby trafione, no i niestety trzeba będzie jutro tutaj wrócić. No a tymczasem zbieram się już do domu. Składając wykrywacz, zauważyłem, że gdzieś zgubiłem osłonę cewki, to tym bardziej jutro jest okazja, żeby wrócić w to miejsce, kontynuować poszukiwania, ale też podjąć próbę odnalezienia moje osłony od cewki. Będę musiał się przejść swoimi śladami. Chyba dzisiaj trzeba będzie zrobić kąpiel, mój Deusiku. Będę musiał cię położyć pod prysznic. Mama rządzi w kuchni. Chwal się, co zrobiłaś. Samo się zrobiło. Bo zaraz, chodź na obiad! Pędziłem samochodem jak głupi. Nie zabijesz się. Nie. Dzisiaj na obiad jest schab. Ujdu pieczony. Czujecie to, jak to pachnie? Mam nadzieję, że czoskowy. Nie będzie zasłon. Patrz, jak się drze. Idź do niej, zobacz, co ona chce. Chodź do nas! Na obiad! Dobrze, zaraz tam do niej zajdę, zobaczę, a ty przygotuj resztę. A co ty tak się nerwowo krzyczysz do mamusi i do tatusia? Hania ma focha, zobaczcie. To się nie pasuje, a nie mogła bajki przełączyć i zrobił nie. Się. Zrobił mama się. Mama jest głucha. Mama nie jest głucha, nie możesz tak mówić. Nie słyszę, a ja się pytam, czy mam błąd telewizor, czy zatem. Czy co masz? Nie słyszę się, czy co masz? Cisza. Chciałam się zapytać, czy mam telewizor zgasić, czy no zatem. Oczywiście, że masz zgasić. Ty to taka nasza gesslerowa jesteś, nie? W domu. Pire ziemieczem. Pire gesslerowa, zobaczcie. A dużo oglądam. Ależ to apetycznie wygląda. Nawet Tosia zagląda, czy coś dostanie. A kiedy on nie zagląda, zobacz. I kot już stoi, patrz, rozwala się. Za długo siedział w piekarniku. Także. Chodź tu. Jest i papu dla mnie, także ja robię swoje. Trzeba też się dobrze wygrzać po tych poszukiwaniach, bo to jest najważniejsze. A tymczasem pokazuję wam obiecany kompas, jak wygląda.
Niebieńczko tutaj będzie dobrze widzieć. Po oczyszczeniu i po wyschnięciu prezentuje się w taki oto sposób. Tu jest góra. Nie spodziewałem się, że będzie miał jeszcze szybkę. Tego to się nie spodziewałem. Był cały zabrudzony w piasku, także nawet nie otwierałem dekielka, żeby nie zniszczyć tego kompasika. Stąd też zostawiłem to na zadanie w domu. Oj, nie mogę tutaj go dobrze otworzyć. I tak się prezentuje, zobaczcie. To jest kompas okresu II wojny światowej, który znalazłem w miejscu, gdzie była potyczka. Albo żołnierz go wyrzucił, albo po prostu podczas tej szamotaniny go po prostu zgubił. Kolejny dzień, poranek. Ewelinka miała jechać ze mną na poszukiwania. A co się dzieje? Gorączka. Wszystko gorączka. Mnie boli, źle się czuję. Ty nie symuluj, tylko zmierz, zobaczymy, czy masz tą gorączkę, czy nie. No jest mi cholernie zimno. A tymczasem Hania je śniadanko. Hania, idziesz na poszukiwania ze mną? Hania, jedziesz na poszukiwania? Nie jedziesz? 37,3. Czyli stan podgorączkowy. Ale mierzyłam sobie 5 minut, to miałam 38. Co, coś ten termometr balona robi? No 37,4. Bateria słaba. No ale coś się dzieje. Coś się dzieje. No pewnie, że się dzieje, bo jest lek na przeziębienie. No i doktor przypisała antybiotyk. Antybiotyk tak jak pół mojego palca i weź to połknij. Masakra. No. Coś Hania chciałaś powiedzieć? I już tata włącza kamerkę, muszę obejrzeć mój film. No filmi. Ja włączam kamerkę i jadę na poszukiwania. Na razie wam wszystkim. Pa, pa. Rozpaliły? Oczywiście. Dotarłem już na miejsce. Kontynuuję poszukiwania w obrębie starej leśniczówki. Już są pierwsze efekty. Jednym z ciekawszych fancików, które wykopałem w ziemi, jest, zobaczcie sami co. Jest to piękny, duży guzik. Zobaczcie, w środku i po bokach są wzorki ze złoceniami. Nieźle to się prezentuje, a sygnał jak dzwon był, a scewkę podbiło do góry. Tak wykrywacz sygnalizował dźwięk tego guzika. A tak wygląda od drugiej strony. Dziwne mocowanie, jakby jakiś, na jakiś pin, nit był przymocowany. Ciężko jest określić, spójrzcie jeszcze sami. Dziwna sprawa. Jest kolejna zagadka do rozszyfrowania. A tutaj zobaczcie jeszcze od przodu, jak ten guziczek wygląda. Pięknie zdobiony. A zobaczcie, co udało się znaleźć. Osłona cewki wróciła do właściciela. Leżała sobie w śniegu i czekała, aż przyjdę po nią. I teraz można bezpiecznie prowadzić poszukiwania. Czas upływa na poszukiwaniach nieubłagalnie, natomiast adekwatne do tego jest ten element zębatka czy tryb od zegarka. Od czegoś, co mierzy czas. Kolejne dołki i blisko siebie dwie wystrzelone łuski. Także idę tropem. Zobaczymy, gdzie mnie to zaniesie, zaprowadzi. Jest kolejna monetka. Ua, morda mi się cieszy. Wyskoczyło, zaświeciło się. Tradycyjnie już wam robię zbliżenie, żebyście też mogli zobaczyć i poczuć to, co ja. Moim oczom ujawniła się oto ta monetka. 5 rentenfeningów. Słaby trochę stan w stosunku do innych, które oczywiście znajduję. Natomiast i tak trzeba się cieszyć. Jeszcze pokażę wam też drugą stronę. Zobaczcie.
Tak wygląda rewers. Menisa A berlińska. Pięknie widoczne kłosy i data 1924. 1924. I jest to kolejna moneta, która leżała praktycznie pod samą ściółką, a mi udało się ją znaleźć. Tym bardziej się cieszę. Spójrzcie jeszcze raz. Tu jest rewers, a tu jest awers. Deutsche Reich Rentenpfennig. 5 pfennigów. Zobaczcie, udało mi się dotrzeć do prawdopodobnie nieznanych dotychczas okopów, które służyły w celach obronnych w tych terenach, gdzie prowadzę poszukiwania. Są już też tutaj kolejne łuski. Najpierw były te dwie wcześniejsze, które wam pokazywałem. Teraz kolejne dwie. Także ja tutaj się zatrzymam na dłużej i będę prowadził poszukiwania. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj wyciągnąć więcej ciekawych rzeczy. Nie tylko łusek, które związane są z potyczką, ale może coś osobistego, jakieś odznaczenie, może jakiś zegarek, może jakiś kolejny kompas. Zobaczymy. Ja się nie poddaję. Jeżeli coś ciekawego znajdę, oczywiście zobaczycie to w kolejnym odcinku. Tymczasem będę kończył na dzisiaj, no bo czeka robota. Muszę pokręcić się po tym terenie, gdzie jestem. Serdecznie wam dziękuję, że dotrwaliście do końca. Zostawcie taktycznego lajka, subika, no i oczywiście jakiś taktyczny komentarz. Serdecznie wam dziękuję. Ja biorę się do roboty, także do zobaczenia następnym razem. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.